I witam Państwa w kolejnym moim filmie, w części 11 o kurach zielononóżkach kuropatwianych. Jak widzą Państwo, odcinków się już nazbierało, no i przyszła pora na jajeczka. Po 22 tygodniu kury zaczęły znosić. Proszę Państwa, jedną z najważniejszych rzeczy jest swoboda tych kur. One wychodzą sobie rano z kurnika, mają 80 arów ziemi, same się pasą na trawie. Dostają tylko pszenżyto, żadnej paszy, mają beztroskie życie, są piękne, robią co chcą i to jest, proszę Państwa, najważniejsze. Spokojna, miła atmosfera, bezstresowa i kury znoszą jajka, a wybierają sobie do jedzenia dokładnie to, co chcą, z trawy, z robactwa i tak dalej. Kurki zielononóżki znoszą, proszę bardzo, takie sobie opakowanie zrobiłem. Kurki zielononóżki znoszą w tej chwili różne jajeczka. To jest, widzę, duże, zaraz zobaczymy, co w nim jest. Tu jest troszeczkę mniejsze jajeczko. Ja Państwu pokażę nawet takie jajeczko, malutkie, bo to są młode kury, mają 22-23 tygodnie, więc te jajka na początku są różnej wielkości, zanim się unormuje i to jest gdzieś 4-4,5 cm. To jajeczko ma w porywach 2,5 cm wysokości. To większe ma około 6 cm, można powiedzieć. To duże. No to duże jest duże. Około 7 cm. I będziemy te jajeczka teraz rozbijać. Zobaczymy, co jest w środku. Często w małych nawet jajkach, w zielononóżkach kuropatwianych są po dwa żółtka, prawda? A tutaj malutkie jajeczko, malutkie jajeczko nie ma żółtka. Znaczy jest jakieś malutkie, to jest po prostu małe tam. O, takie jakby małe żółtko. To są pierwsze jajka kurek, więc to wyrzucimy. Zobaczymy drugie jajeczko. O, drugie jajeczko ma jedno żółtko. Już takie malutkie. Trzecie jajeczko. Trzecie już ma. Ale ładne te żółtka są. Już duże żółtko. Zobaczymy. To duże. Czwarte jajeczko. Ono ma ono ma trzy żółtka. Ja to odgarnę, żeby je wyrzucić. Proszę, trzy żółtka w jednym jajku, jedno malutkie, drugie średnie, a trzecie większe. To było większe jajko i w takim, tak, to było te 7-centymetrowe i w takim jajku już były trzy żółtka, ale bardzo często się zdarza, że sprawdzimy jeszcze, może tu będą dwa, a nie, malutkie żółtko jedno, ale często są jajeczka z dwoma żółtkami, a trzy żółtka trafiły mi się po raz drugi. Także te wszystkie skorupki z jajek, nie wolno tego wyrzucać, tylko dajemy je do specjalnego pojemnika, wysuszamy i dajemy kurkom. Jak Państwo widzą, zrobiłem chlebek dzisiaj w nocy, sobie robiłem chlebek gryczany, pięknie wyszedł, z kminkiem robiłem, ale z kurkumą też oczywiście. Także u mnie wszystko z kurkumą jest. No, a z tego zrobimy sobie za chwilkę jajecznicę. Także jedno jajko i trzy żółtka, o dziwo, jedno jest małe, drugie średnie, a trzecie trochę większe, ale generalnie to są bardzo małe żółtka. Także dlatego one prawdopodobnie weszły do tego jajeczka. No i jajecznica. Polecam Państwu kurki zielononóżki kuropatwiane.